Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w programie DaVinci Resolve 17 wykonać efekt mgły. Podczas tworzenia filmów często przychodzi nam się zmierzyć z wieloma trudnymi wyzwaniami. Jednym z takich wyzwań jest niewątpliwie stworzenie efektu mgły. Aby stworzyć taki efekt, możemy wykorzystać m.in. dymiarkę. Jeżeli nie dysponujemy takim sprzętem, podobny efekt możemy uzyskać w programie DaVinci Resolve. I dziś postaram się Wam pokazać, jak w prosty sposób to zrobić. Zapraszam! Aby zbudować efekt mgły, wykorzystam nagrany przeze mnie wcześniej klip, który zaimportowałem już do naszego projektu. Jest to niedługi klip nagrany z drona, powinien się nadać. Ok, całość efektu zbudujemy w zakładce Fusion, zatem prawym przyciskiem myszy klikamy na nasz klip i wybieramy opcję New Fusion Clip. Przechodzimy do zakładki Fusion. Jak widać, mamy tutaj nasz Media Out, Media In i póki co nic więcej, a więc zaczynamy budować nasz efekt. Jak widać, klip był nagrany w dosyć słoneczny dzień, więc zacznę może od delikatnej korekcji kolorów. Trzymając Ctrl, wciskamy spację, wyskakuje nam menu, w którym znajdę sobie note o nazwie Color Corrector. Dodam go tutaj. I w inspektorze zmienię parę parametrów, żeby wyglądało to na bardziej taki mglisty dzień. Tutaj troszkę zimniego. Zabiorę też trochę saturacji. Tak powinno wystarczyć. Zmniejszę dość drastycznie nasz gain. Może być. I skontroluję troszkę rozjaśnieniem tych ciemnych miejsc. Powinno się nadać. Jeszcze może troszkę zwiększę kontrast, ale to nieznacznie. Ok, pierwsza rzecz, jaką wykonamy, będzie planar tracker. Użyjemy tego planar trackera w celu wprawiania tej naszej mgły w ruch, żeby nie była ona tak po prostu nałożona na nasz klip, tylko żeby wraz z ruchem kamery poruszała się też nasza mgła. Podobnie jak poprzednio, klikamy Media In, Ctrl Spacja, wpisujemy Planner Tracker, wybieramy, dodało nam tutaj, klikamy na niego, ustawiamy sobie pole do naszego trackowania. Ja zrobię to na środku naszego klipu. Dobrze jest, żeby to było takie miejsce, które ma w miarę wysoki kontrast, żeby było widoczne, żeby łatwiej było naszemu komputerowi wykonać tą operację. Postawię tutaj na środku, centralnie. Powinno być ok. Teraz tutaj w inspektorze planar trackera z defaultu praktycznie wszystkie ustawienia są poprawne. Ja zmienię tutaj tylko na Translation Rotation Scale, nasze Motion Type. I ponieważ jestem tutaj w 77 klatce teraz, kliknę Set, przenosi nas dzięki temu do klatki numer 77 i zaczynamy trackowanie do przodu. Strakowało nam to bez żadnego problemu, aczkolwiek mamy strakowany nasz klip od jak gdyby 77 klatki do końca. Ja staram się zawsze właśnie robić tak jakoś mniej więcej od połowy do końca, a później w drugą stronę, bo czasami jak się od początku do końca trakuje, to występują jakieś błędy. W ten sposób chyba częściej jest to bezbłędne. Żeby wrócić do klatki 77, klikamy Go. Przenosi nas z powrotem do klatki, w której zaczęliśmy poprzedni tracking. I teraz klikamy sobie trackowanie do początku. Klikniemy. Strakowało nam do początku. W ten sposób mamy już cały strakowany nasz klip. W tej chwili klikamy sobie na Create Planar Transform. Tworzy nam to nowy node, nasz Planar Transform. Ten Planar Tracker możemy już usunąć. Wciskamy Shift i wyciągamy go. Położymy sobie go tu na razie z boku, może się jeszcze przyda. Nasz Planar Transform node zostawimy do późniejszego użytku. Przechodzimy do tworzenia naszej mgły. Ja do stworzenia mgły użyję node'u Fast Noise. Nasz Fast Noise node przyłączę do naszego Color Corrector. To będzie jak gdyby obraz, który będziemy zmieniać, na którym będziemy kłaść mgłę. Jak widzicie, powstało nam coś takiego. Nie wygląda to zbyt naturalnie. Dlatego tak, najpierw dodam jeszcze Polygon Node, dzięki któremu wytnę jak gdyby obszar, na którym chcę, żeby ta nasza mgła się znajdowała. Jak wiemy, zazwyczaj mgła znajduje się jak gdyby bliżej powierzchni. Jakiś tak nieregularny kształt sobie wytniemy, żeby to jakoś wyglądało. Powstało nam coś takiego. Tutaj w inspektorze poligonu ja sobie troszkę
tutaj soft edge podkręcę. Jak widać, wygląda to już trochę lepiej. Ja zmieniłem troszeczkę ustawień tych naszych fast noise'ów, żeby bardziej przypominało tą mgłę. Więc tak, detale podkręcę gdzieś na około, damy 7. Brightness troszkę zmniejszę, za mocna zdecydowanie ta mgła. Scale trochę powiększę i to będzie bardziej przypominało taką dzięki temu mgłę. Tutaj mamy dwa takie ustawienia, które powodują taki jak gdyby ruch tej mgły. Ostrożnie z tym, bo to tam parametry, którymi łatwo przesadzić. Ja tutaj może ustawię na 0,2 oba. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Może troszkę podkręcę. Dobra, jak widzicie, na razie ta mgła jest strasznie nienaturalna i nie ma żadnego ruchu takiego zgodnego z ruchem kamery. Dlatego właśnie stworzyliśmy wcześniej Planar Transform i teraz go użyjemy. Wciskając Shift, wcisnę go tutaj między Fast Noise a Merge i powinno to troszkę lepiej wyglądać, ale jak widzicie, mieliśmy tutaj taką sytuację, że wyszło nam troszkę to z planu, jak gdyby. Nie ma problemu żadnego, wystarczy, że klikniemy w Merge i powiększymy nieco rozmiar tego, dzięki czemu nie będzie już nam to wychodziło, a mamy już fajny ruch, ta mgła, wlatujemy w nią jak gdyby i jest to bardziej naturalne już, ale to jeszcze nie koniec. Dodamy teraz trochę ruchu tej mgły, żeby poruszała się może też troszkę na boki. Jeżeli klikniemy w Fast Noise, mamy tutaj parametr X, który powoduje, że ta nasza mgła się porusza na boki. Moglibyśmy to z powodzeniem sobie tutaj wykeyframe'ować. Ja natomiast użyję ekspresji, piszę sobie tutaj równa się time przez 1000, enter i jak widzicie, mamy fajny ruch mgły i wlatujemy sobie w nią. Wygląda to już całkiem przyzwoicie. Bardzo fajnie wyszło. Jeżeli macie ochotę do takiego klipu dodać jeszcze jakiś napis, w który też będziemy sobie jak gdyby wlatywać, bo tutaj ruch kamery jest dosyć ciekawy i można fajny efekt uzyskać. Pokażę wam, jak w prosty sposób to zrobić. Dodamy sobie tekst. Tekst połączymy nodem merge. Napiszemy sobie ale mgła, zmienimy czcionkę może na jedną z moich ulubionych, powiększymy troszkę. Teraz jak widzicie, jak klikamy play, ten napis jest ciągle jak gdyby w tym samym miejscu, w tym samym rozmiarze. Nie zapominajmy, że mamy nasz Planar Transform. Klikniemy sobie Ctrl C, Ctrl V, wkleimy go i wciśniemy tutaj między nasz tekst a nasz merch i w ten oto sposób uzyskujemy taki oto ciekawy efekt. Jak widzieliście, stworzenie efektu mgły w zakładce Fusion programu DaVinci Resolve nie jest takie trudne i nie wymaga posiadania skomplikowanej wiedzy. Mam nadzieję, że teraz każdy z Was bez problemu poradzi sobie z takim zadaniem. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw proszę łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Pomoże mi to zwiększyć zasięgi. Zapraszam Was również do zadawania pytań w komentarzach i do dyskusji na temat programu DaVinci Resolve. Cześć!